Witam serdecznie, jest ze mną koordynator akcji Wampiriada na Uniwersytecie Pedagogicznym Piotrek. Piotrek, od czego w ogóle wzięła się nazwa Wampiriada? Wampiriada jest to nazwa, która wzięła się od wampirów. Wampiry, jak wiemy, wysysają krew. My też tutaj wysysamy krew z ludzi, tylko że my to robimy w sposób taki pozytywny. Każdy, kto do nas przyjdzie, może oddać 450 ml krwi, która może w przyszłości przydać się dla innych ludzi. Nie wiemy, kiedy nam może przydać się krew, dlatego możemy dać część siebie innym ludziom. Akcja jest skierowana głównie dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego, ale co prawda każdy, kto do nas przyjdzie, może tutaj oddać krew, dostać od nas gadżety, dostać na przykład zwolnienie z całego dnia pracy. Jest ze mną Paulina, która dopiero co oddała krew. Paulina, który to już raz? Mój szósty raz, na szczęście. I tak w ogóle, po co oddajesz tą krew? Czy czujesz się jakoś do tego zmuszona, czy z własnej potrzeby serca to robisz? Oj, z własnej potrzeby serca. W ogóle lubię takie akcje, lubię oddawać krew. Chciałabym kiedyś zostać dawcą szpiku, nawet kostnego. Póki co jeszcze się nie odważyłam, ale mam nadzieję, że będę. I jak byś zachęciła innych ludzi po to, żeby oddawali krew? Czekolada! Promocja Wampiriady jest naprawdę mega ważną rzeczą, bo jak wiadomo, Facebook, cały PR w ogóle dba o to, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało, że taką akcję przeprowadzamy, bo chętni są, tylko po prostu brakuje informacji. I co robimy? No, zacznijmy od takich najprostszych rzeczy, czyli na przykład sztuczna krew, którą sama dzisiaj tworzyłam, gadżety, jakie można dostać u nas na stoisku, czyli jakieś smyczki, kubki, koszulki przede wszystkim, sama mam na sobie jedną. I oczywiście promocja, plakaty, impreza podsumowująca Wampę, no jak wcześniej mówiłam, Facebook, Instagram. Cieszymy się z tego, że coraz więcej ludzi dopytuje nas o tą akcję, kiedy zapytamy, jaką akcję w ogóle kojarzą z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, bo jest to akcja, którą my robimy. To właśnie pierwszą akcją jest Wampiriada. I ona się odbywa cyklicznie co rok, czy może częściej? Ona się odbywa cyklicznie, dwa razy do roku. Zazwyczaj jest to jesień oraz wiosna.